To są artyści rynków, Jacek Brzeski, I Love Trading. W dzisiejszym odcinku Łukasz Wardyn, Maciej Leściarz, CMC Markets. Witajcie. Dzień dobry. Zaczynamy, Łukaszu, od dolara i tego, jak się mierzy ze złotym. No, złoty to starcie ostatnio wygrywa. Rozmawiamy w dniu, w którym Główny Urząd Statystyczny ogłosił, że mamy w maju inflację naprawdę już zbliżoną do 5%, 4,8%. W rezultacie złoty już od pewnego czasu się do tego przygotowywał, wzmacniał wobec walut obcych. Teraz za dolara płaci się w okolicach 3 zł 65 groszy, najmniej od grudnia. Złoty mocniejszy pewnie dlatego, że inwestorzy spodziewają się przy tak wysokiej inflacji, że Rada Polityki Pieniężnej zmieni nastawienie i jednak będzie podnosiła stopy procentowe. No to są właśnie te paradoksy, bo myślę, że w zależności od tego, jak rynki zareagują, tak naprawdę będzie można taką samą argumentację dać zarówno na wzrosty, jak i na spadki. No bo jeżeli stopy procentowe cały czas utrzymują się na tym samym poziomie, a inflacja drastycznie rośnie, nie ma żadnych ruchów stóp procentowych. Trudno nawet mówić o tym, że RPP jest spóźnione z podwyżkami, bo jest bardzo spóźnione, po prostu cały czas rośnie inflacja, nic się idzie ze stopami, więc no dla mnie to jest trochę niezrozumiała logika, dlaczego inwestorzy kupowali złotego właśnie pod te przyszłe podwyżki w momencie, gdy ta inflacja aż tak mocno odjeżdżała, więc to wszystko jest zaburzone. Ale jeżeli spojrzymy na wykres złotego, to faktycznie złoty jest na takiej linii trendu spadkowego i narusza ją, walczy o jej przełamanie. Natomiast dolar złoty, nie zdziwiłbym się, gdyby z tych okolic, w których teraz jesteśmy, 3,65, nie zostało wyprowadzone jakieś uderzenie byków, dolar złoty. I powodem mogą być choćby obawy o interwencję na rynku, której może nie być, ale no to jest miejsce jeszcze, które koresponduje z euro złoty, gdzie myślę NBP właśnie przygląda się. NBP dba o wzrost gospodarczy, dba o wymianę handlową. W związku z tym rynek może się obawiać, że gdzieś z tego miejsca będzie interwencja. Jej może nie być, ale już same strachy rynku mogą doprowadzić do odbicia. I teraz jakby nawet takie odbicie wystąpiło, to obraz techniczny na dolar złoty bardzo mocno się zmieni i może zachęcić innych inwestorów do kupna. Więc no, wydaje mi się, że w tym miejscu, w którym jesteśmy, to prawie zagwarantowane mamy duże ruchy i dużą zmienność. Z rynku walutowego przenosimy się na rynek metali. Zaczynamy od metalu szlachetnego, od złota. Maćku, prognozy, że za uncję będzie się płaciło więcej niż $1,900, prognozy sprzed tygodnia, 2 tygodni, sprawdzają się. Jesteśmy powyżej tego poziomu. Tak, no i na pewno niedaleko pada to złoto od dolara, o którym przed chwilą mówił Łukasz. Tutaj też w tym momencie mamy takie trochę uspokojenie, bo w zasadzie od tygodnia się ten rynek konsoliduje w okolicach 1900-1910 dolarów. Nie, inaczej jest dzisiaj. Natomiast na pewno widać tutaj te korelacje z dolarem. No i też nie sposób, mówiąc o złocie, nie wspomnieć o inflacji, bo jednak ten czynnik inflacyjny tutaj w perspektywie przede wszystkim długoterminowej może być kluczowy. Podobnie jak tutaj wspomniane RPP, również Fed nie robi sobie wiele z tej inflacji, pomimo że ryzyko narasta. Wielokrotnie przedstawiciele Fedu informowali o tym, że widzą tutaj raczej przejściowość tej inflacji i sytuacja się unormuje. Natomiast no niewiele na to wskazuje. No i pytanie, na ile ta gra tak naprawdę będzie się przeciągała i na ile jest niebezpieczna. No jeżeli będzie taki faktycznie duża presja inflacyjna, no to będzie czynnik, który będzie dodatkowo wspierał złoto. No z jednej strony dlatego, że na fali wzrostu cen wszystkich towarów, no złoto jako towar też podrożeje. No dodatkowo tutaj ta łatka jeszcze tego aktywa, które utrzymuje wartość, no tutaj dodatkowo może je wspomagać. Ja spotkałem się z prognozami tutaj wzrostu cen złota i to przez takie szanowane instytucje,
nawet z trójką z przodu, $3000 w perspektywie najbliższych kilku lat, tak? Tutaj nie mówimy oczywiście o roku 2021. Natomiast z punktu widzenia, jak patrzymy sobie nawet na sam wykres, to taki drastyczny spadek nastąpił na poziomie na początku stycznia bieżącego roku, więc równie dobrze w przypadku jakichś czynników takich prowzrostowych dla złotych, jakby wzrostu awersji do ryzyka, no może nam się sytuacja odwrócić, więc ten poziom $2000 za uncję wcale nie jest tak odległy. A jeszcze bym na pewno zwrócił uwagę tutaj pod kątem przyszłości polityki pieniężnej, no bo ona będzie nam kształtowała w dużej mierze też podejście do samego złota. Tutaj warto spojrzeć, jak bardzo zadłużają się wszystkie państwa. To nie tylko w Europie, nie tylko Stany Zjednoczone, ale w zasadzie cały świat się mocno zadłuża. Te wszystkie ograniczenia, które były nałożone, czyli choćby 3% PKB w ramach traktatu z Maastricht, czy też ten limit zadłużenia Stanach Zjednoczonych, one praktycznie nie istnieją, więc z tych długów też trzeba wyjść, na tutaj wsparcie banku centralnego jest potrzebne, więc to tym bardziej pokazuje, jaka może być determinacja i tak naprawdę takie trochę czarowanie rzeczywistością i brak tak naprawdę zmian w polityce pieniężnej, a to są czynniki, które jednak w dłuższej perspektywie powinny ten żółty metal wspierać. Złoto drożeje, srebro drożeje, ropa też, a Łukaszu, miedź też jest droga, no bo jesteśmy w okolicach $10,300 za tonę, ale 3 tygodnie temu to było 10,600 nawet. Natomiast inwestorzy bali tutaj się tego, że ta korekta, która właśnie od 3 tygodni zagościła na rynku, że może być głębsza. W zeszłym tygodniu mieliśmy wypłaszczenie, odbicie, wyjście powyżej tego kanału spadkowego korekty. Myślę, to widać zresztą w cenach wydobywców od razu, wczoraj i dzisiaj. Więc to wygląda nieźle. I teraz widać to może mniej na miedzi, a bardziej właśnie na cenach poszczególnych wydobywców, że inwestorzy wrócili do kupowania, a ta część, która chciała sprzedawać, wycofała swoje oferty. Jest trochę mniejsza płynność w tym momencie i no, łatwiej ceny podbić. Zobaczymy, bo można powiedzieć podbić ceny, albo że to jest po prostu już dobieranie do portfela, ale widać to ewidentnie na rynku. Tak jak większość surowców, miedź generalnie ma się nieźle. Trochę w sektorze automotive, no właściwie to złe słowo, przynajmniej tutaj w Europie jest duży problem w sektorze automotive z półprzewodnikami i myślę, że to może mieć na całą branżę negatywny wpływ. Te łańcuchy dostaw znowu są bardzo mocno zaburzone. I teraz jestem ciekawy, czy w krótkim terminie przypadkiem nie uderzy to w popyt na miedzi. No ale na razie wszystko bardzo optymistycznie i jeżeli cofnęlibyśmy się do tego, co było w zeszłym tygodniu, o co rynek się bał, to dzisiaj już jest o wiele spokojniej. Nie brakuje ropie naftowej popytu, myślę, Maćku, bo ceny są naprawdę wysokie. Za baryłkę Brent płaci się w okolicach $70, WTI to $68. Tak, są najwyższe poziomy już od wielu miesięcy i widać taki wysoki poziom optymizmu na rynku. Oczywiście jest to związane no, generalnie z podobnymi czynnikami, które tutaj można by wymienić w przypadku miedzi, no, ale też te nadzieje na odradzający się popyt. Zresztą wczoraj mieliśmy taki dość symboliczny dzień. Amerykanie bardzo lubią tego typu symbole, tak jak Black Friday jest początkiem takim oficjalnym sezonu zakupowego, świątecznego, tak ten wczorajszy Memorial Day, czyli święto w Stanach Zjednoczonych, jest uznawane za początek sezonu turystycznego, czyli tego okresu, kiedy Amerykanie zaczynają się wybierać na swoje letnie wakacje. No więc tutaj w tym czasie zapotrzebowanie na paliwa rośnie. No i tutaj mamy
właśnie wkroczenie w ten okres, to pewnie też jakieś znaczenie ma dla tych dzisiejszych wzrostów, takie choćby właśnie ze względu na tę symbolikę i jak tutaj inwestorzy podchodzą do tematu, ale na pewno kluczowym wydarzeniem dzisiejszego dnia, ale który może mieć wpływ na notowania ropy w kolejnych tygodniach, a nawet miesiącach, jest posiedzenie krajów OPEC, no bo tutaj z tego spotkania no, mogą wyniknąć już jakieś albo wskazówki na przyszłość, a może się okazać, że wręcz OPEC zaskoczy rynek no i wprowadzi jakieś tutaj poluzowanie, jeżeli chodzi o te restrykcje związane z wydobyciem ropy naftowej. Zresztą rynek się spodziewa tego, że tutaj takie powolne wychodzenie z tych ograniczeń będzie wprowadzane, kontynuowane tak, w kolejnych tygodniach. Natomiast no, OPEC już nieraz pokazał, że może zaskoczyć, więc trochę mnie mimo wszystko ten spokój i optymizm na rynku ropy dzisiaj dziwi. No bo często jest tak, że jednak w tego typu dniach ta zmienność i nerwowość jest spora. Dzisiaj tego nie ma, no ale może się oczywiście pojawić, też może być takie budowanie popytu właśnie przed jakimś większym ruchem, no ale to zobaczymy tak naprawdę dopiero w godzinach popołudniowych, jak ta sprawa się rozstrzygnie, ale tak podsumowując, myślę, że ten popyt oczywiście robi swoje, ale kluczowa w dalszym ciągu dla cen ropy naftowej jest podaż, która może być po prostu sterowana przez podmioty wydobywające ten surowiec. To teraz, Łukaszu, przenosimy się na giełdę papierów wartościowych w Warszawie. Tutaj nasze główne indeksy ładnie wspinają się na coraz wyższe poziomy. WIG 20 często odwiedza okolice 2250 punktów. WIG, indeks szeroki, to więcej nawet niż 66 600 punktów i jest blisko rekordu historycznego. Jest blisko rekordu, ten rekord zdecydowanie jest w zasięgu. Pamiętajmy też o tym, że będą spływały dywidendy i to bardzo pokaźne, bo w przypadku wielu spółek one będą praktycznie odpowiadały za ostatnie dwa lata dobrych wyników, więc rekord jest w zasięgu i właśnie jeżeli ja analizuję to, co się dzieje na naszej giełdzie, no to podstawowym zagrożeniem w tym momencie dla wzrostu właśnie jest ten rekord. To, że zbliżając się do tego poziomu, tam inwestorzy zdecydują się redukować pozycje, sprzedawać z uwagi na to, że właśnie jesteśmy na tym bardzo mocnym poziomie oporu. Ale to jest główna rzecz, główne zagrożenie według mnie w tym momencie. I pomimo, że ten trend wzrostowy na polskich akcjach trwa już ponad rok, to ja nie widzę tutaj euforii zakupów. Mamy sesje, owszem, które powtarzają się właśnie od kilkunastu już dni, ale one są podobne, ten zakres wzrostu nie jest wcale duży. To nie jest tak, że dana spółka, jakiś komponent, na przykład WIG 20 rośnie jednego dnia 5%, drugiego i trzeciego. Tutaj są wzrosty po 2-3%, później następnego dnia już jest korekta, więc jest to ewidentne wchodzenie po takiej ścianie strachu, daleko jest do takiej właśnie widocznej pazerności inwestorów i euforii, więc to jest dobry znak, bez dwóch zdań. Do tego wszystkiego WIG 20 w dolarach dalej wygląda dobrze, są dalej nowe rekordy, więc inwestorzy zagraniczni mogą czuć się komfortowo. No, wszystko naprawdę sprzyja w tym momencie naszej giełdzie i no, pozostaje czekać, ale absolutnie ten poziom jest w zasięgu. Do tego jeszcze na koniec zmienia się udział pomiędzy WIG-iem 20, WIG-iem czy w ogóle ETF-ami, które działają na polskim rynku. Ten relatywny wynik naszych indeksów poprawia się od października ubiegłego roku w stosunku do innych rynków wschodzących. To również jest ważne, bo widać, że jest jakieś przeważenie naszego rynku, a do takich poziomów przyzwoitości, które były kilka lat temu, jeszcze dużo nam brakuje. Więc to też może być jeszcze kolejne paliwo do wzrostu. No, na razie czekamy na naruszenie szczytu, być może pobicie tego szczytu i tam na pewno będzie
przynajmniej takie nastawienie korekcyjne. Zobaczymy, co dalej, ale dobrze to wygląda. W gospodarce światowej, Maćku, ożywienie, więc pewnie zapotrzebowanie na mikroprocesory i układy scalone jest duże. Przyglądamy się w związku z tym notowaniom spółki Intel, no ale tutaj kurs wyraźnie niższy niż na przykład 2 miesiące temu. Tak, no w ogóle Intel charakteryzuje się taką dość znaczną zmiennością jak na spółkę technologiczną, jeżeli porównamy ją z innymi gigantami tej branży, to faktycznie tutaj nie ma, no jest dużo gorsza sytuacja. No, tak naprawdę mamy od historycznych szczytów w kwietniu tego roku no ponad 20% już spadku, a potem odbicie już w tym momencie od tego dołka, z kolei jesteśmy 7% na plusie. Natomiast wspomniałeś tutaj o procesorach, no faktycznie większości osób Intel kojarzy się właśnie, nawet wyłącznie bym powiedział, z procesorami. Natomiast no, spółka ma mimo wszystko dość mocno zdywersyfikowaną działalność, dlatego że 50% to jest branża związana z przetwarzaniem danych, z danymi w chmurze, czyli z chmurami obliczeniowymi, a jedynie 50% jedynie lub aż stanowią procesory, ale faktycznie tutaj warto skupić się na tej spółce i uwagę na tej spółki właśnie ze względu na te procesory, dlatego że w tym momencie wielu menadżerów i to w różnych branżach, nie tylko w branży komputerowej, ale również w branży motoryzacyjnej, bardzo mocno odczuwa braki na rynku procesorów. No to w zasadzie teraz jak sobie pomyślimy o no każdej branży, tak, czy to jest elektronika, czy to jest motoryzacja, każdy samochód jest naszpikowany elektroniką, no to są procesory, więc tutaj jest zapotrzebowanie bardzo duże. Jeszcze przez tutaj problemy z łańcuchem dostaw na początku pandemii, te problemy się zwiększyły. No widzimy to dzisiaj i odczuwamy w cenach samochodów, no wzrosły ceny zarówno samochodów używanych i nowych, więc widać tutaj nawet przełożenie tej branży procesorów, tej części właśnie dostarczanej między innymi przez Intela na różne inne branże. No a te braki Intel odczuwa, no i tutaj na pewno, znaczy odczuwa pozytywnie, tak, dlatego że widzi potencjał, jaki jest, tym bardziej, że miał w ostatnim czasie, w ubiegłym roku taką dość dużą rysę wizerunkową, kiedy te chipsety nowej generacji, procesory nowej generacji, tutaj musiał Intel zapowiedzieć opóźnienie w ich wprowadzeniu, to do roku 2022, spodziewano się, że dużo wcześniej będą one wpuszczone na rynek. No tutaj to ta rysa spowodowała, że ta konkurencja z głównym konkurentem, czyli z AMD, jeszcze przybrała na sile. Natomiast no, chcąc sprostać temu zapotrzebowaniu, w tym momencie Intel przygotowuje się do budowania fabryki procesorów w Arizonie. Tak? Ponad 20 miliardów dolarów zostało zarezerwowane na ten właśnie na ten cel. Także jest szansa, że wkrótce na rynek te procesory powrócą, ale nawet sam Intel ocenia, że ta podaż właśnie procesorów, mikroprocesorów dopiero w przeciągu 2 lat ma szansę na sprostanie temu popytowi, który cały czas będzie narastał. Więc wydaje się, że warto obserwować tę spółkę, no bo i ta część, czyli te 50%, o którym mówiłem, czyli wszystkie, ta działalność związana właśnie z przetwarzaniem danych, no to jest taka modna branża, dodatkowo mamy sytuację bardzo korzystną na rynku procesorów, więc być może te spadki, o których wspomniałeś, no to już jest powoli historia, no i perspektywy będą już dla spółki nieco lepsze. O rynkach, wskaźnikach giełdowych, o surowcach, walutach mówili Maciej Leścioż, Łukasz Wardyn, CMC Market. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję. To byli Artyści Rynków, następny program z tego cyklu w czwartek, 10 czerwca. Jacek Brzeski, I Love Trading. Do zobaczenia.